Idziemy na strych. Jest tutaj dosyć ciemno. I nasz skarb znajduje się tu za tymi drzwiami. Nie byłam tutaj dobre pół roku, może nawet i więcej. Tutaj stoi stara szafa, która ma już lat. Ho, ho, ho. To jest jeszcze szafa, którą tutaj mieli moi dziadkowie. To już jest zabytek. To jest zabytek. Ile ona może mieć lat? Nie wiem. Chyba tyle, co ty żałuj. Trzydrzwiowa. Więcej. Ona... Ojeju, to ty jest... Ona... Bym coś powiedział, ale sobie nagrałem. Ona ma więcej lat. Stara szafa trzydrzwiowa. Tutaj jest, są podwójne drzwi. Nie będę teraz tu się dopychać, bo są do, fotelem doduszone. Ale to jest jeszcze z prawdziwego drewna. Nie tak jak dzisiaj robi się. Nie, to nie jest drewno, to jest laminowane drewno. To jest lata 70. Tak? Tak, to jest już pokleina. Ciężko powiedzieć. Mhm. Ale jesienowa. Jesien. Jesień, jest okleina, bo widać nawet tam na górze. Ale to jest lata 70. Prawda? No to mimo wszystko to faktycznie ma już ponad 50 lat. Ta szafa pół wieku. Mąż tutaj się zna na drewnie z racji tego, że jest stolarzem. Także z zawodu jest stolarzem. Stolarz tapicer. Ale fajnie, trzyma się jeszcze dosyć ładnie. Myśmy ją kiedyś jak to się mówi, renowację przeszła. Czyściliśmy ją tutaj, żeśmy ją pociągli takim, takim impregnatem, który powoduje, że nie dostają się do niej robaki i ona nie ma nigdzie śladu robaków, śladu korników, także trzyma się dobrze. A my tutaj wchodzimy teraz na ten strych niezrobiony. Na razie się rozłączymy. Mam latarkę. I to jest ten skarb. Maszyna stara, jeszcze po mojej babci. Tutaj za chwilkę ją wyciągniemy. Tutaj już i kurz, i pajączyny zrobiły swoje. Ale piękność. Tutaj jeszcze jest oryginalne nakrycie na tą maszynę. Jej historia jest dosyć ciekawa, bo ona jest stara. To jest maszyna Pfaff i jej takim producentem był George Michael Pfaff. Historia tej maszyny jest dosyć stara, bo pochodzi z roku 1862, gdzie to właśnie pan Pfaff. Nie akurat ta maszyna. No nie tej maszyny, ale chodzi mi historia maszyny Pfaff, wykonywanej w tej firmie Pfaff. On chciał usprawnić szycie skórzanych kapci, butów i wymyślił właśnie maszynę. Pierwsza maszyna była zrobiona całkowicie ręcznie, później powstały takie. No i dosyć szybko ta, jak to powiedzieć, firma Pfaff zaczęła się rozwijać. Później ona weszła w fuzję ze Stingerem i tam zaczęli tworzyć maszyny, które do dzisiaj są tworzone na wersję nowoczesną. Tutaj tam trochę odkurzę, zaraz ją wyniesiemy, to zobaczymy w jakim ona jest stanie. Maszyny zaraz wyniesiemy, a tutaj zobaczcie, są jeszcze kafle z pieców kaflowych, stare, po niemieckie. Kurczę, dawno już tutaj nie byłam na tym strychu. Lampy, klosze od lamp, to już po rodzicach takie kiedyś były, jeszcze tutaj zostały, a tutaj został fragment z łóżka. To łóżko ja jeszcze pamiętam. Zobaczcie, tutaj może podejść z tej strony. Nie wiem już nawet, czy to jest tył, czy przód tego łóżka. Tutaj nie będę tego wyciągać. Tutaj jest druga część. To był przód. Przód, zagłówek tak zwany, a tam jest tył.
stare, solidne łóżka. Pamiętam jeszcze takie łóżko, jak ono stało w pokoju tutaj właśnie na górze. Na spodzie miało sprężyny i siennik. Spaliśmy na takich siennikach. Na pewno wielu z Was pamięta czasy sienników i ja też pamiętam, jak z mamą zawsze żeśmy ten siennik po żniwach wypychali, no i tutaj już do wypychania siennika była używana koniecznie słoma żytnia, tylko żytnia nadawała się najlepiej na siennik, no już w ostateczności mogła być owsianka, ale najlepsza była żytnia i pamiętam, jak żeśmy wymieniały z mamą tą słomę, ta stara słoma była taka zbita, taka uleżana, wiecie, a jak się dawało świeżą i jak się później na tym sienniku kładło, on był w taką poszew, w sypę ta słoma była wsadzana i później jak ją się położyło, mama dawała prześcieradło. Jak to chrupało, jak na tym się fajnie spało. To były czasy. I do tego poduszka z prawdziwego pierza, pierzyny były, nie było kiedyś kołder, później już weszły takie te sztuczne, syntetyczne, no i wychodzi nam dzisiaj to na zdrowiu, ale sienniki to były sienniki. I pamiętam jeszcze w tym łóżku sprężyny i którejś nocy, jak kuzyn przyjechał, żeśmy się wściekali na tym łóżku, skakaliśmy, czy już co tam, już nie pamiętam, co żeśmy robili, jedna sprężyna pękła i wybiła się przez ten siennik. Ja pierniczę, do dzisiaj pamiętam, jak mi się w tyłek wbiła. To były czasy. O, tu jeszcze stare żyrandole leżą. O, kociołek, zobaczcie. Jeszcze stary kociołek, kilkadziesiąt lat ma. W tym kociołku babcia gotowała, pamiętam, pościel i większy jeszcze taki kocioł był. A mama gotowała pieluszki tetrowe, powązki. Jak mieliśmy dużo krów i były krowy dojne, to mama właśnie te cedziła mleko przez, no jak to się nazywa, przez te właśnie pieluszki. Kurczę, myśli mi uciekają, tak mi słowa uciekają. Cedziła mleko przez pieluszki tetrowe i później te pieluszki gotowała. Nie, nie wierzę, nie wierzę. Zobaczcie, co tu jest. Kto z Was wie, co to jest? Kto z Was to pamięta? Projektor do slajdów. Boże, ile my z Arturem żeśmy nocy na tych slajdach zarwali. Jezu, ja już nie pamiętam, gdzie to się wkładało. Ale trzeba było zgasić światło i na suficie, bo żeśmy wieszali bialutkie, czyste prześcieradło, tu się podłączało. Ciekawe, czy to jeszcze działa. Ale numer. To zabiorę. Podłączało się i tutaj gdzieś te slajdy się wkładało. Chyba tutaj. Takie były pudełeczka, całe bajki były. Później tylko pyk, pyk, pyk to leciało i była bajka na slajdach. Całe filmiki żeśmy oglądali. Nie, no tego to nie wiedziałam, że to tutaj jest. Jakiś szyber od komina. Co tu w ogóle nie ma? Stary jakiś jeszcze projektor. I moje kolumny. Te, które tata wystał w Gorzowie. W ciężkich czasach stał dwa dni z wujkiem. Wtedy kupili nam kolumny, a to w takim razie jest tutaj sprzęt cały. Tu jest DVD, stare, stare nasze DVD, odtwarzacz. Nie no, ja to muszę, i to jeszcze jest kasetowy, tak, na kasety. Ale pamiątka. A tutaj jest całe to stereo. Tu się podłączało kolumny 50. Pamiętam, jak myśmy to podłączyli, ale była moc. Na pół wsi dawało. I wtedy tata z wujkiem stali całą noc. Wtedy mi kupił akordeon, kupił te kolumny i kupił sprzęt właśnie grający. Wujek też kupił kuzynostwu takie kolumny i cały sprzęt. To były czasy, ale żeśmy dawali. Nie, no to muszę, kurczę, pozabierać i powyczyszczać, zobaczyć, zwłaszcza to DVD, bo to już jest taki przeżytek, taki zabytek, że hej. Powynosiliśmy już maszynę i ten sprzęt ze strychu. No i zanim przejdę dalej do maszyny, to
to tutaj jest ta skrzynka, którą się podłączało do tych dużych kolumn, wszystko na guziczki. Jeszcze podejrzewam, że jakby to podłączył pod te kolumny, to by to wszystko działało. I jak byłam dzieckiem, na pewno też to mieliście, jak tata włączył radio czy mama, to zawsze zaglądałam tutaj z tyłu i zastanawiałam się, gdzie ci ludzie siedzą, jak oni tutaj w tej malutkiej skrzyneczce się zmieścili. No dzisiaj się z tego śmiejemy tutaj z kuzynostwem, jak się spotykamy, ale takie były czasy. Dzieciaki się wszystkie zastanawiały i zaglądały tam jak szpak w gnat, gdzie to się mieściło. A tutaj jest ten magnetowid wideo, już nie pamiętam. Jejku, nawet jak to się nazywało. Jak to się... A, o! Otworzyło się. A, to tu się otwierało. Tu włączało, stopowało i przewijało się. Kasety magnetofonowe. Podejrzewam, że też jeszcze to działa, bo to działało do samego końca. A, tu się włączało. Włączało. Podejrzewam, że to jeszcze działa. Tylko później już niestety nowoczesna technika wyparła to i to żeśmy odstawili do lamusa, krótko mówiąc. Kaset u nas było bardzo dużo i pamiętam któregoś razu, jak robiłam porządki, wszystkie kasety spakowałam i wystawiłam, no niestety na śmieci, a dzisiaj, kurczę, to byłby majątek. Kasety dzisiaj z filmami są chodliwe, filmów mieliśmy dużo, dużo bajek. No i tutaj jeszcze jest ten projektor. Też go wyciągłam i znalazłam jeszcze taką część. To gdzieś tutaj się wkładało już, jejciu, to tyle lat. No jakby nie było, to jest prawie 40 lat, słuchajcie. I nie pamiętam, to gdzieś tutaj jakoś było i te slajdy chyba tu, nie wiem. No nie będę się tutaj mordować, bo nie wiem jak to działało, nie pamiętam już po prostu. Ale no w życiu bym się nie spodziewała, że to jeszcze tam znajdę, bo sprzęty te, to wiedziałam, że są gdzieś, ale to... Nie, no muszę kuzynowi to pokazać. Będziemy mieli co wspominać. Trochę żeśmy ją z grubsza wyczyścili. Tutaj opakowanie, to przykrycie jest oryginalne. Widać nazwę. Nie, dokładnie jest to wyczyszczone, bo tutaj trzeba by było pędzelkami, odkurzaczem. Całe to tutaj też wszystko jest oryginalne. Tu się zachował również napis firmy. Jest on pozłacany. Troszeczkę już też tutaj się wytarła farba, ale widać fajnie. Tu z boku też jest napis. Tutaj te części są wszystko oryginalne. Trochę ząbek czasu nadszarpnął. Tutaj też jest urwany ten, jak to się Edek nazywa? Pasek, który napędzał to wszystko. A to już jest nasz polski łucznik. To już tutaj było wszystko wymienione. Dlaczego? Nie wiem. No najprawdopodobniej się zepsuło. I to tutaj się... Ale to ciężkie. Słychać czas. Ujojoj. Tutaj się podnosiło. Ale brudu. Jeszcze jakieś oryginalne nitki. Jeszcze czuć smarowanie. Także ona tutaj jest w dobrym stanie. To coś... Tutaj to jest przyklejone? Nie. To było oliwiarka do oliwienia takich wszystkich tutaj części, które były. Tą maszyną szyła moja babcia. Ja pamiętam, jak ona szyła mi sukienkę komunijną, szyła różnego rodzaju sukienki, nie tylko nam, ale i znajomym. Brat babci również szył na tej maszynie i ja nigdy nie podjęłam tematu rodzinnego szycia. Do szycia mam dwie lewe ręce. Tutaj gdzieś się umiejscowiało nitkę, ona była tu wprowadzana przez to wszystko. Przez to, gdzie jest igła? Igła jest tutaj. No i to było tu do igły prowadzone. Ciekawe, czy ona jeszcze... Tu jest na igły. Tu masz na igły. A, trochę techniki, ja się gubię. Słuchajcie, tu jest na igły. Tu jest do nawijania na spód, tam na szpulkę. No to tu była jedna szpulka, tu była druga szpulka, tak?
To czy to już... No, no, no. I tu szły nici, żeby babcia żyła, to by opowiedziała o tej maszynie. Szła tu, na ten ścisk, dopiero tu na górę, przez to i do igły. Igła. Tutaj jest pokrętło. Powtórzę, szły tutaj, na to, oczko. Tutaj przez to oczko, na to szło, do góry. Ale i tu przez te, które... No nieważne, ja pamiętam, że to było tak pomotane, jak babcia szyła, to tych nitek tu szło kupę. No i ona jest napędzana na nogę. Słuchajcie, to nie jest takie proste. Zobaczymy, czy... Czekaj! Bo to z tej strony jest kobieta. Trzeba. A nie z tej? A skąd? No widać, że nie ma zielonego pojęcia. Nie, ja nie mam zielonego pojęcia o szyciu w ogóle. Stopka jest tutaj, przecież z tej strony masz docisk. Tu jest, z tym się spuszcza w dół stopkę i się szyje. Tutaj się odsuwa ten. Nie, nie już nie odsunie. Odsunie. Tak, bo tu, to trzeba podnieść maszynę do góry. Żeby to jest, tu jest oryginalne zapięcie, to jest blady z oryginalny, ale... Tak, tak. I tu jest szpulka, tam w środku, którą tu druga część nici, tu się na tym nawijało. To się stawiało do góry, tu się dołączało do tego. Ojej, nie idzie to mówić i nagrywać za jednym zamachem. Maszyna jest już teraz ustawiona prawidłowo, jak to szło. No i tak logika faktycznie mówi, tutaj jest stopka w tą stronę, tu się materiał podkładało. I babcia jak zaczynała szyć, to ona tutaj tym kółkiem ruszała i później na pedał. Tak. To wcale nie jest takie łatwe. Aha, a. Cicho, bo załapałam. Oj, nie poszło. Nie, to wbrew pozorom, to trzeba było się nauczyć, żeby tutaj nogą napędzać tą maszynę, a tutaj jeszcze skoordynować wzrok myśli z nogą i rękoma. To nie dla mnie. Stwierdzam od razu, że to nie dla mnie. Babcia próbowała mnie uczyć szyć na tej maszynie, próbowała mnie robić na drutach, na szydełku, bo moja babcia robiła, ale niestety nie miałam w ogóle do tego pociągu, nie miałam do tego drygu. Zresztą co widać, nawet pomyliłam kierunki maszyny. I czy chciałabym się uczyć szyć na maszynie? Nie, w życiu. Sprzęty zostały na górze. Kawał historii trzeba przyznać, jak to człowiek nie wie, co ma na strychu. Te strychy nasze to są taką chyba prawdziwą kopalnią historii. I pamiętam, teraz tak sobie, jak sięgnę pamięcią, to babcia właśnie szyła. To było takie jej źródło dorabiania sobie. Nas obszywała już w spodnie, w bluzki, wszystko tylko, co się dało. Nawet szyła mi sukienkę do komunii. No i nie tylko mi, bo moim koleżankom również poszyła sukienki do komunii. Było też koło gospodyń, które tutaj we wsi działało i kobiety później zorganizowały się, zakupiły materiał i poszyły jednakowe stroje. I te stroje szyła babcia. Miała dar, jej brat też szył. Także jak już wujek przyjechał, czy jak go nie było, babcia nas obmierzyła, miała cały sprzęt krawiecki, różnego rodzaju, jak to się nazywało, to do mierzenia centymetry, takie na metry, takie długie były, pamiętam, zwijane na szpulce, igieł różnego kalibru, jakie kto chciał, materiałów też miała. I tutaj ludzie przychodzili i babcia szyła. I też pamiętam taką sytuację, moja siostra lubiała szyć i ona sobie szyła różnego rodzaju ubranka dla lalek. No i babcia, jak były zawsze jakieś takie skrawki,
tych materiałów, różnych szmatek, no to dawała siostrze i ona się cieszyła. Ale jak tych skrawków nie była, wiecie co, któregoś razu kobieta kupiła takie piękne, piękny materiał, gdzieś tam wystała w Gorzowie, bo kiedyś no nie było, dzisiaj idziemy do sklepu, pyk, mamy materiał, kupujemy, ba, materiał, gotowe sukienki kupujemy, a kiedyś tego nie było. Kobiety materiał zdobywały naprawdę, można powiedzieć, po trupach, wystały dzień, noc i któraś z tych babci klientek, piękny, pamiętam, taki błyszczący, przyniosła, babcia wymierzyła, ile trzeba na tą wymarzoną suknię, no i tam się umówiły, że na jakiś tam termin tą suknię dla tej kobiety będzie szyć. No i minął jakiś czas, babcia idzie do tego materiału. Naraz słyszymy krzyk, płacz, co się stało? Rodzice lecą do babci pokoju, babcia załamana siedzi, mówi: Boże kochany, co się stało? Wiecie, cała siostra powycinała sobie łaty z tego materiału na właśnie sukieneczki dla lalek, pocięła całe płótno. I ja myślałam, że babcia szału dostanie. No to było coś okropnego i później no martwiła się, jak to zrobić, jak to gdzieś tam wysztukować, żeby tą kreację tej kobiecie skończyć. Nie wiem już, jak to się skończyło, nie pamiętam, czy z tego materiału babcia jakoś tak wygospodarowała, że tą kreację zrobiła, czy dokupywała. No ale też tak było, że no, kto pamięta tamte czasy, była modna gra w gumę. No i rodzice nam też tą gumę kupowali na metry, żebyśmy w tą gumę skakały. No a siostra była bardziej pomysłowa, jak ta guma nam popękała, to ze wszystkich spodni, ze wszystkich majtek powyciągała gumki i posztukowała. I później mama co szła do szafki po bieliznę. Nie ma gumki, to wszystko takie luźne flaki wisiały. To mama szału dostawała. Mamusia tutaj stoi i się tylko śmieje. Pamiętasz, mamusia, te czasy? Pamiętam, tak było. Wszystkie gumki. Kiedyś, a dzisiaj mnie przyszło do głowy, bo tu taka pompa była, o pompę zahaczone, skaczą w gumę. Ja później do tego, a tam nie ma gumek. Wszystkie rajtuzy, bo kiedyś były rajtuzy, tak, takie rajstopy na gumkach. Na pewno pamiętacie. I ręce mam jeszcze brudne ze strychu. Na pewno pamiętacie majtki, no krótko mówiąc majtki, no co tak będę tutaj mówić, na gumkach. Tak. Rajtuzy na gumkach. A siostra wszystko powyciągała, mama dostawała szału. No dzisiaj idziemy do pasmanterii, gumkę możemy kupić, ale kiedyś nie było. Ktoś mi się usilnie dobija na telefon. No i jestem ponownie, także to były czasy, takich wspomnień mamy naprawdę ogrom. No i na pewno będą się pojawiały w odcinkach takie no i śmieszne, i takie troszeczkę smutne, bo każda rodzina, podejrzewam, że takich wspomnień przez całe życie ma dużo, jak i po przodkach, tak i własnych. A na dzień dzisiejszy, no cóż, no będę Wam życzyć spokojnych ostatnich dni nowego roku. Życzeń jeszcze Wam nie składam, bo na pewno jeszcze się pojawię, ale życzę Wam spokoju, radości, aby magia, no może magia to jest złe słowo, aby czas świąt i przesłanie tych świąt, które dopiero co minęły, żeby trwało dalej, żeby szło przez kolejne dni, przez cały nowy rok i ostatnie dni tego roku. Trzymajcie się, do następnego.